Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 51. odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany, Archolos. Moi drodzy, jesteśmy na przystani Łotrów. O, słyszałem jakiegoś bagiennego krotoszczura za płotem. No dobrze, tutaj parę rzeczy leży, jak widzicie, bagienne ziele dżin. Musimy spotkać się z Cortezem, natomiast chyba najpierw wolałabym porobić sobie... Chociaż, wiecie co, może zaczniemy od Corteza. Widzę, że tutaj jest taka karczma, można by powiedzieć, a Cortez ma tutaj swój dom na górze. Także co, spróbujmy tutaj się dostać, spróbujmy ogarnąć sprawę. Jestem bardzo ciekawa, jak sprawa się rozwiąże, natomiast no, przydałoby się, żebyśmy spróbowali coś zdziałać. To nie tutaj. Okej, tutaj jest jakaś chata, a schody na górę są tutaj. Tak, z tego co widać jak najbardziej. Mamy stół alchemiczny. To co, może zanim wejdziemy, to się zapiszę jeszcze raz. No i spróbujmy porozmawiać z Cortezem. A panowie? Trudna kradzież. Do kogo należy ten dom? Do nas, załogi Corteza. On jest tu szefem, więc lepiej się przy nim pilnuj. Kim jesteś? Jestem Rodrigo. Pilnuję, żeby nikt nie wbił Cortezowi noża w plecy. I wykonuję dla niego różne inne zadania. Jeśli chcesz wiedzieć, co kiedyś robiłem, to mogę ci powiedzieć tylko tyle, że przez wiele lat razem z Simonem byliśmy najemnikami w tym samym oddziale. Walczyliśmy nawet w bitwie o Warant. To były czasy. Dopiero potem zaciągnęliśmy się na statek Corteza. Wyglądasz na bystrego. Spytaj szefa, może znajdzie dla ciebie jakąś pracę. Mhm. Co tu robicie? A co ty taki ciekawski, młody człowieku? Dobrze, że nie gadasz z Simonem. Jak widzisz, jesteśmy biednymi rozbitkami z Wysp Południowych i jakoś musimy sobie radzić. Tyle ci musi wystarczyć. Mhm. A co słychać w ogóle? Co słychać? Jak mi kiszki marsza grają. Okej, no szkoda, że nie mogę ci dać nic do jedzenia. To co, może jeszcze się zapiszemy przed Simonem, skoro on nie lubi takich niewygodnych pytań. No, dawaj gro. Nie mogę z nim pogadać, natomiast mogę go okraść. No i mamy Corteza. I zwłoki na podłodze. Jakiegoś pirata. Cortez wygląda na niezłego szychę, naprawdę. Także no, spróbujmy z nim porozmawiać. Co cię tu przywiało? Naprawdę nie mam teraz czasu na kolejnego nieudacznika. Spokojnie, jestem tutaj w interesach. Masz moją uwagę, chłopcze. Gadaj, czego chcesz? Kim był ten człowiek? Małym nieporozumieniem, na szczęście już wyjaśnionym. Więc mogę spokojnie wracać do pracy. Także, ponawiając pytanie, czego chcesz? Szukam pewnego człowieka. Podobno przypłynął tutaj jakiś czas temu. Wiem, że jest sporych rozmiarów. Niektórzy nawet nazywają go największym facetem, jakiego w życiu widzieli. Muszę z nim o czymś porozmawiać. Opis idealnie pasuje do dużego Bena. Jest bardzo niebezpiecznym człowiekiem, a do tego mało rozmownym. Jeśli nie wiesz, jak należy się do niego zwracać, to łatwo skończyć z odrąbanym łbem. Nie chciałbym wysyłać nowego na pewną śmierć. Słuchaj, zorganizuję wam spotkanie, ale najpierw musisz udowodnić, że jesteś coś wart. A przy okazji zrobić dla mnie coś pożytecznego. Czyli to ty tutaj wszystkim rządzisz? Byłem kapitanem na morzu i pozostałem kapitanem, gdy osiedliśmy na lądzie. Niewielu może się pochwalić takim osiągnięciem. Są ludzie, których po prostu trzeba trzymać twardą ręką. Gdyby nie mieli kogoś ponad sobą, to już dawno roznieśliby siebie nawzajem na strzępy. Jak mam to zrobić? Większość twoich kolegów z gildii to idioci. No proszę, wiesz, że jesteśmy z gildii. Ubić dobrego interesu z wieśniakiem.
Ty jednak wydajesz się całkiem bystry, a docierając tutaj pokazałeś, że potrafisz sobie poradzić w terenie. Dlatego mam sprawę, w której na pewno uda ci się coś zdziałać. Mamy ostatnio problemy z dostawami wina, a bez niego twoje spotkanie z Benem będzie niemożliwe. Co ma do tego wino? Nie chcesz wiedzieć, jak wygląda to miejsce, gdy zaczyna w nim brakować wina. Zwłaszcza duży Ben robi się drażliwy i lepiej wtedy do niego nie podchodzić. Reasumując, mam pomóc z dostawami wina, żeby spotkać się z Benem. Dokładnie. Będziesz musiał zanieść pieniądze pewnym ludziom. Okej. Okay. Pewnie nie mam wyboru, co? Na to wygląda. Dobra, skup się. Mamy umowę z pewną winnicą na wyspie, która regularnie dostarcza nam zaopatrzenie dla karczmy. Niewiele osób o tym wie, więc trzymaj język za zębami, jeśli nie chcesz go stracić. Twoje zadanie wygląda tak. Dostajesz ode mnie sakiewkę. Idziesz do jaskini na bagnach. Płacisz, dostajesz potwierdzenie na piśmie. Przynosisz je do mnie. Sprawa załatwiona. Brzmi jak coś łatwego. Bo takie powinno być, przynajmniej jeśli nie zrobisz niczego głupiego. Ich wysłannik ma na imię Antonio. A przynajmniej tak się przedstawia. Mhm. Okej. Okay. Pokaż mu to, a będzie wiedział, że ja cię przysłałem. Wszystko jasne? Chyba nie mówisz mi o wszystkim. Mówię ci tyle, ile musisz wiedzieć. Teraz idź, zrób te swoje czary-mary i załatw, żeby dostawy kursowały tak, jak powinny. Tylko pamiętaj, kasę masz wręczyć bezpośrednio Antonio. Mhm. Okej, okay, z którą winnicą? Mam wrażenie, że z winnicą Rity. Z którą winnicą prowadzicie interesy? Dam ci szczerą radę, młody człowieku. Szanuj swoją głowę, póki masz ją jeszcze na karku. Im mniej wiesz, tym jesteś bezpieczniejszy. Tylko Antonio i mój świstek powinny cię interesować. No dobrze. Właśnie, która to jest jaskinia? Gdzie dokładnie jest ta jaskinia? Po wyjściu z przystani kieruj się na północny zachód. Jaskinia jest niedaleko jednej ze ścieżek prowadzących poza bagno. Znajdziesz ją bez problemu. Mhm. Co jeśli zażądają więcej złota? To będzie znaczyło, że chcą cię oszukać. Nie daj się wyrolować. Dlaczego nie wyślesz któregoś ze swoich ludzi? Nie jest to na tyle trudne zadanie, by wysyłać najlepszych. A jak wysyłałem gorszych, to wracali z rozprutym gardłem. Zobaczymy, jak pójdzie tobie. Jasne. Ruszam w drogę. Oto sakiewka. Mhm. Graniczyła będzie z cudem. Jak się tu znalazłeś? Taki jesteś ciekawy. Dobra, opowiem ci moją historię. Słyszałeś kiedyś o Wyspach Południowych? Tam jest nasza ojczyzna. Jeszcze kilka lat wstecz każdy słyszał o Cortezie i jego bandzie. Gdybym ci opowiedział o naszych akcjach, nie uwierzyłbyś. Trudniliśmy się głównie przemytem cennych gratów i ludzi. Zarobione złoto szło na alkohol, kobiety i nowe zabawki. Niestety, los się w końcu od nas odwrócił, gdy na horyzoncie zobaczyliśmy królewski galeon. Walka nie wchodziła w rachubę. Podczas ucieczki dorwał nas sztorm. Z załogi liczącej prawie 30 osób została nas tylko garstka, 6 chłopa. Szkoda tych, co potonęli, ale taka już przestępcza dola. Raz się pije i łajdaczy, a zaraz potem stajesz się pokarmem dla krabów. Pozostałości po moim statku nadal możesz pozwiedzać. Zrobiliśmy z Lorietty całkiem niezłą karczmę. Nawet na emeryturze pięknie się prezentuje. Czego jeszcze chciałbyś się dowiedzieć? Co słychać? Oskar ma żyłkę do zarabiania pieniędzy. Gdyby nie ta jego karczma, to chyba byśmy zdechli z głodu. No i podobno jego dziewczynki wiele potrafią. No dobrze. Wydaje się, że Cortez nie jest wcale aż taki zły. Wielu ludzi uważa, że smoki należą wyłącznie do świata bajek opowiadanych niegrzecznym dzieciom na dobranoc. Czy jednak na pewno te skrzydlate bestie są niczym więcej jak wytworem ludzkiej fantazji? Istnieją pewne dowody, według których można poddać tę tezę w wątpliwość.
Pośród zakurzonych ksiąg piętrzących się w bibliotece w Waldfried znalazłem pożółkły rękopis z czasów Robera I, będący listem gończym za wielkim jaszczurem pustoszącym zachodnie rubieże kraju. Kupcy, których spotkałem na szkarłatnym szlaku w Warancie bliskim, twierdzili, że na jednym ze straganów w szafranowej oazie, kluczowym węźle handlowym w regionie, widzieli coś, co przypominało olbrzymie gadzie łuski. W końcu podczas mojej podróży powrotnej do ojczyzny rozmawiałem z osobliwym mężczyzną, który przedstawił mi się jako ostatni żyjący członek pewnego rycerskiego bractwa. Przekonywał, że jego towarzysze zginęli na skutek ataku czerwonego smoka. Odpowiedź na to, czy te wielkie potwory istniały, naprawdę pozostaje w waszej ocenie. Być może wszystko jest stękiem kłamstwa, jednak chciałbym wierzyć, że każda z tych historii nosi w sobie ziarno prawdy. A te przerażające i zarazem majestatyczne gady nadal drzemią uśpione w najgłębszych otchłaniach lub przecinają przez tworza naszego świata. Wydaje mi się, czy w karczmie leci muzyka właśnie przez mgły widzę wyspę. Tylko, że jakby soundtrack, taki bez słów. Chyba tak. Dobrze, postaram się jeszcze tego pirata na szybko przeszukać. I spróbujemy, myślę, że porozmawiać z innymi. Cortez, nie chciałam. Mogę te zwłoki? Czekaj, tylko parszywy. Okej, nie mogę zwłok, dobrze. Dobrze się zapisałam. Gościu miał piracki Cordelas. Całkiem fajna broń, natomiast no, nie ma tak łatwo. Myślę, że najpierw porozmawiamy jeszcze tutaj z osobami w tej przystani, a dopiero później pójdziemy wykonać zlecenie dla Corteza. Tak myślę. Nie wiem, która to będzie jaskinia. Byliśmy już w dwóch, ale skoro to na północny zachód, to wydaje mi się, że to będzie ta pierwsza. No tak na 1000% ta muzyczka to jest... O mój Boże. To jest oczywiście przez mgłę widzę wyspę. Tu jest jakaś jaskinia. Tam są nawet jacyś ludzie. Widzę, że ładny zachód słońca nam się robi. Tutaj coś ciekawego? Nie za bardzo. Ciekawe, kto tak gra. O chłopie, nosisz topór orka. No to nieźle. Tam jeszcze ktoś stoi pod schodami. Ale wiecie co? Może zaczniemy od karczmy. Bo ostatnio już chciałam się tam udać. Ale no, uznałam, że najpierw Cortez będzie dobrym pomysłem. Czy to jest nowicjusz Adanosa? O stary. Tam gościu w karczmie gra. Hej. Nie bój się. Nie jestem jak wszyscy tutaj. Nie mam zamiaru się z tobą bić. Wystarczającą ilość razy sam dostałem po mordzie. Ciężko tu przeżyć. Nie jest tak źle, jak już poznasz ludzi. Spróbuj pogadać z Oskarem. Ma tu dużo do powiedzenia. Dzięki za radę. Okej, trudna kradzież. Jesteś nowicjuszem? Aż tak to widać? Jestem, ale nie masz chyba zamiaru pobiec zaraz do klasztoru, co? Zastanowię się. Hej, no zrozum. Chciałem tylko zaznać trochę przyjemności. Jestem jeszcze młody, a ojciec już mnie wysłał do klasztoru. Ogólnie nie mam nic przeciwko temu pomysłowi, ale to trochę za wcześnie. Ja naprawdę wrócę. Tylko jeszcze kilka dni tutaj pobędę. Ale wrócę, obiecuję. Dobra, przestań marudzić, bo ze strachu narobisz pod siebie. Czyli mnie nie wydasz? Dzięki wielkie. Co tutaj robisz? No wiesz... Chciałem się trochę zabawić. Ojciec wysłał mnie do klasztoru tak szybko, że nawet nie zdążyłem pobyć z kobietą ani napić się czegoś konkretnego. Nie mógłbym spokojnie zacząć nauk, dopóki bym tego wszystkiego nie spróbował. Mhm. Jak wygląda życie nowicjusza? Wiesz, nie jest źle. Nikt nie chodzi głodny. Jest sporo zajęć. Wiadomo, na początku trzeba wykonywać te najgorsze, ale ścieżka maga wydaje się tego warta. Powiem ci szczerze, może nie jestem takim fanatykiem Adanosa jak niektórzy, ale nie widzę dla siebie lepszej przyszłości. Szkoda tylko, że trochę potrwa, zanim zacznę się uczyć czegoś bezpośrednio związanego z magią. Postaram się kiedyś zajrzeć do klasztoru. Zapraszam serdecznie, warto. Jak udało ci się uciec z klasztoru? Od razu uciec. Miałem nazbierać trochę ziół dla jednego z mistrzów.
Wrócę po prostu trochę później. Pewnie nikt nawet nie zauważy. Boję się tylko, że ktoś mnie tutaj rozpozna i doniesie magom wody, gdzie jestem. Ale musiałem to zrobić. Mam nadzieję, że było warto. Oj, było. Musisz koniecznie poznać dziewczyny Oskara, są niesamowite. Mi niestety zaczynają kończyć się pieniądze. Ale jeśli ciebie stać, to polecam. Mhm. Pohandlujmy. O, widzę, że ty dużo rzeczy sprzedajesz, takich stricte magicznych. Nawet masz przepisy alchemiczne. Fajnie, dobra. Mógłbyś nauczyć mnie czegoś o magii? Jako nowicjusz jeszcze niewiele potrafię, ale jeśli sypniesz parę monet, to ci pokażę, jak zwiększyć swoją energię magiczną. Do tego znam się trochę na alchemii i mógłbym cię nauczyć jej podstaw. Oczywiście również odpłatnie. Mhm, okej. Jak leci? Wiesz, w klasztorze nie jest tak źle. Problem w tym, że nie mają tam dziewczyn i ziela. Jasne. No, taki młody chłopak. Logiczne, że chce trochę pożyć. Ahoj, marynarzu! Chcesz się odprężyć? Dobrze trafiłeś. Mamy tutaj najlepszy alkohol i najlepsze dziewczyny. Jeśli oczywiście masz trochę złota do wydania. Zapraszam. No dobrze, to porozmawiajmy może. Na początek sprawdźmy może handel. Masz jakiś przepis na tłusty gulasz. Niech będzie. Szukam pewnego faceta sporych rozmiarów. Podobno mówią na niego duży Ben. Czego chcesz od Bena? Wiesz, że zabiłby cię samym spojrzeniem? Co masz na myśli? Narobiłbyś w gacie i tyle by z tego było. Bez urazy. Gość wygrał w 4 turniejach z rzędu. Załóżmy, że chciałbym się z nim spotkać. Możesz mi pomóc? Gadałeś już z Cortezem? Tak. To pewnie wiesz, że ma on tu bardzo dużo do powiedzenia. Cortez może ci otworzyć każde drzwi w naszej przystani, jeśli na to zapracujesz. Na twoim miejscu spróbowałbym też wyzwać kilku tutejszych na pojedynek. Może nie zaprowadzi cię to bezpośrednio do Bena, ale ułatwi ci przeżycie. Musisz pokazać, że potrafisz się bić, to nikt nie będzie próbował wejść ci na głowę. Jeśli zwrócisz na siebie uwagę, to może nawet Proximo obniży ci wejściową opłatę, gdy już rozpocznie się miejscowy turniej. Ale do tego zostało jeszcze sporo czasu. Póki co wygląda na to, że jedynym sposobem będzie pomoc Corteza. Mhm, okej. Co tu robią ci strażnicy? Jakiś czas temu się tutaj przypałętali. Cortez wszystko z nich wycisnął i przynajmniej teraz mamy pewność, że straż nie ma pojęcia o naszej kryjówce. Nie ma z nich już zbyt wiele pożytku, ale przynajmniej służą jako kontakt z pozostałymi renegatami na wyspie. A nasz kapitan lubi wiedzieć, co w trawie piszczy. Kim jesteś? Na imię mam Oskar. Przypłynąłem na tę piękną, przeklętą wyspę razem z Cortezem. No dobra, nie przypłynąłem. Rozbiliśmy się. Teraz prowadzę karczmę, więc jeśli chcesz się czegoś napić, to uderzaj do mnie lub do Vincente. Nasza Lorietta słynie z tego, że nigdy nie brakuje w niej atrakcji. Dodatkowo staram się zawsze mieć w ofercie jakieś ciekawe błyskotki. Skąd pochodzisz? Z Wysp Południowych, nie widać? Cortez pozbierał nas wszystkich razem. To były czasy. Jedynie Tiago nie jest z naszych stron. Tiago? Przyjęliśmy go jeszcze za dzieciaka. Pomógł nam umknąć przed paladynami. Gdyby nie on... Na pewno spotkałeś go w drodze do przystani. Oj tak, no oczywiste. Czym się zajmujecie? Kiedyś odwiedzaliśmy wszystkie porty królestwa. Dziewczyny, butelka wina w ręce... rozmarzyłem się. Nie mogę ci za wiele opowiedzieć o naszych źródłach dochodu. Może Cortez znajdzie dla ciebie jakieś zajęcie? No dobrze, a jak idzie interes? Jak idzie interes? Bardzo dobrze. Wszyscy lubią od czasu do czasu napić się dobrego piwa. A gdzie w okolicy znajdziesz inną karczmę? No nigdzie, więc wszyscy przychodzą do mnie. Co to za miejsce? To słynna Lorietta. Okręt starego wilka morskiego, Corteza. Tak, właśnie tego, który siedzi w tym domku na podwyższeniu. Kiedyś byliśmy z Morą handlarzy, ale w końcu morze nas pokarało. Ale gdy jedno umiera, rodzi się nowe. Dlatego właśnie możesz się napić pysznego piwka we wnętrzu okrętu. Czy to nie jest wspaniałe?
Tylko moja tawerna ratuje mieszkańców przystani przed śmiercią z nudów. Sam przerobiłeś statek na tawernę? No, nie sam. Częściowo pomogli mi członkowie załogi, ale głównie mój kumpel, Vincente. Kupa roboty, ale efekt chyba zadowalający. Chodziło mi o przystań. A, przystań Łotrów. Cóż, pewnie zauważyłeś, że ciężko tu dotrzeć. Obowiązuje tu taka zasada, że każdy dba o własny zadek. Żadnych strażników, sędziów czy królów. Robisz, co ci się podoba i sam za to odpowiadasz. Znajdziesz tutaj łowców przygód, średnio uczciwych handlarzy albo ludzi, którzy po prostu nie chcą płacić podatków. A, i jest chyba nawet dwóch dezerterów ze Straży Miejskiej. Bardzo ciekawe miejsce. No owszem, czujemy się tu jak w domu. No dobra, no to widzę, że z Oskarem to wszystko. Mamy Tarę. Chwila. Oskar, nie chciałam z tobą. Chciałam z jedną z kobiet porozmawiać. Ograniczyła będzie z cudem. Co cię tu przywiało? Życie, kochaniutki! Z czegoś trzeba żyć, a że mam pewne talenty... Nie zawsze sprzedawałam swoje ciało, ale trzeba było coś wymyślić, kiedy czasy zrobiły się cięższe. Wiesz, jak jedzenie w mieście podrożało? Ojejku, dobrze. Tutaj ktoś jest, zapija się w trupa. Albo i nawet nie żyje. Jak to za daleko, Marvin? Coś mi powie dziennik wśród Łotrów. Przystań to rzeczywiście niebezpieczne miejsce. Tuż przy ladzie miejscowej karczmy leży trup, ale chyba na nikim nie robi to większego wrażenia. No, na to wychodzi. Mamy kuchenkę, zawsze można coś ugotować. Tutaj ktoś stoi. Tu jest w ogóle parę osób jeszcze. Nie tak prędko. Ben jest aktualnie niedysponowany. Nie życzy sobie, żeby ktokolwiek mu przeszkadzał. Okej, czyli Ben jest na górze. Dobrze, to będę pamiętać. Cześć. Hej. Jesteś pomocnikiem tego Oskara. Jestem Vincente. Mogę ci jakoś pomóc? Trudna kradzież na początek. I kim jesteś? Kim jesteś? Jestem jednym z ludzi Cortesa. Wypłynęliśmy za młodych lat z Wysp Południowych ze złotymi przygodami i widzisz, gdzie nas morze poniosło. No, ale nie ma co narzekać. Głodem tu nie przymieramy, jakoś sobie radzimy. Pytałeś, kim jestem. Jestem jednym z najlepszych wojowników na tych pieprzonych bagnach. Mhm. Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę cię nauczyć walki bronią jednoręczną, dwuręczną i wszystkiego, co jest z tym związane. Ale nie jest to tania sprawa. Może jakoś się dogadamy. Wybacz, kolego, ale jeśli w tej okolicy będzie się pracowało za pół darmo, to nie przeżyjesz nawet tygodnia. Na pewno będzie cię stać. Oczywiście, jeśli jesteś obrotny. No dobra. A masz jakąś pracę dla mnie? Masz dla mnie jakąś pracę? Nie, popytaj u Corteza, bo Oskar chyba też nic dla ciebie nie ma. No, to prawda. Co słychać? U mnie wszystko w jak najlepszym porządku. Zachowuj się tutaj, to też nie będziesz miał problemów. Czym się tutaj zajmujesz? Pomagam Oskarowi prowadzić karczmę. Zastępuję go, kiedy musi iść pospać kilka godzin. Sprzedaję klientom alkohol, głównie jednak pilnuję tutaj porządku. Nie chcemy tu awantur. Za dużo pracy włożyliśmy w przebudowę statku, żeby jakiś pijany idiota nam to spalił. Poza tym staram się ćwiczyć tak często, jak się da. Mhm. Potrenujmy. Nie ma sprawy. Sprawdźmy. Tak jak myślałam, będzie uczył też siły, po całkiem niezłych cenach, trzeba przyznać. Ładnie, natomiast no, na razie się nie będziemy nic uczyć raczej. Dobrze, mamy jeszcze parę osób, z którymi możemy porozmawiać, więc spróbujmy. Tutaj już z Tarą rozmawiałam. Jest też Fox. Hej! Dość prosta kradzież. Co słychać? Nieważne, ile flaszek kupisz, zawsze będzie o jedną za mało. No, zawsze tak jest, stary. Rosita. Kradzież będzie graniczyła z cudem. Nie wstydzisz się swojej pracy? Skarbie, nie masz lepszych pytań? Lubię swoją pracę, bo po prostu lubię się dobrze zabawić. Może miałabym zamiatać dom jakiegoś obleśnego bogacza, który będzie mnie szczypał w tyłek za plecami żony, co? Nie, to nie dla mnie.
Dobrze mi tu. W czym jesteś lepsza od Tary? A co? Nie możesz się zdecydować? Jak leci? Na klientów nie narzekam. A ostatnio trafiła mi się nawet klientka. O, to widzę, fajnie. Lutniarz, nie będziemy mu może przeszkadzać. Z rębaczem już chyba rozmawiałam, dokładnie. To co, jeszcze tutaj jakaś kobieta? Ivy. Jestem trochę zajęta, zajmij się swoimi sprawami. No dobra. Tutaj rozumiem, że jest miejsce na uniesienia, że tak powiem, i tutaj to samo. Problem w tym, że nie ma tutaj nigdzie drzwi. Trochę to dziwaczne. Tutaj jest jeszcze Lary. Hej, ty. Witam cię serdecznie. Też będzie graniczyła z cudem. Dobre, tu mają piwo? Całkiem dobre, ale najbardziej to lubię wino. Jestem Lary. Też jesteś tu od niedawna? Podoba mi się ten brak straży. Wiesz, od razu człowiekowi lżej, kiedy nie musi oglądać się za siebie na każdym kroku. Czujesz się tu bezpiecznie? Nie jest to najbezpieczniejsze miejsce na świecie, jeśli o to pytasz. Można tu spotkać kilku naprawdę groźnych facetów, ale jeśli wiesz, jak sobie radzić... A ty wiesz, tak? Jakoś mi się udaje. Chociaż jest taki jeden, który nie daje mi spokoju. Mówią na niego Rębacz. Przez niego kończą mi się pieniądze. No, ale to nie jest twoje zmartwienie. Co z tym Rębaczem? Tylko się nie śmiej. Drań przez kilka dni z rzędu wyciągał ze mnie kasę, a gdy się w końcu postawiłem, załatwił mnie dwoma ciosami i zabrał ostatnią sakiewkę. Teraz zostały mi tylko jakieś resztki złota. Może spróbuję ją odzyskać. Naprawdę? Podzielę się z tobą jej zawartością, a było tam ponad 100 sztuk złota. Mam nadzieję, że ta świnia jeszcze wszystkiego nie wydała. Rębacza powinieneś znaleźć gdzieś za karczmą. No stary, on nawet tutaj siedzi. A jak leci? Jak leci? Gdybym odzyskał swoje pieniądze, a Rębacz dał mi spokój... Dobra, jasne. Widzę, że też możemy się z nim zmierzyć. Wydaje mi się, że dobre by to było w sumie. Chociaż Rębacz też jest do wyklepania. No, takie typowe zadania, wiecie, klepanko, ale możemy spróbować, wydaje mi się. Co powiesz na mały pojedynek? Co takiego? Dlaczego mielibyśmy się bić? Podobno w przystani szacunek można zdobyć przy pomocy pięści. Coś w tym jest. Może dlatego nie mam go jeszcze zbyt wiele? Nie jestem typem człowieka, który lubi codzienne mordobicie. Ale w tym miejscu to wręcz obowiązek. Rębacz zbyt wiele razy dał mi popalić. Mały trening się przyda. Daj znać, kiedy będziesz gotowy. Okej. Kilka gęb do obicia. Dobra, zrobimy jeszcze jednego save'a dla pewności, żeby z nim potem nie prowadzić tego dialogu jeszcze raz. I postaramy się zawalczyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Hej, ty. Lary, no to szykuj się, stary. Jestem gotów. Walczmy. Dobrze, chodź za mną. Tak myślałam, że raczej nie będziemy się bili w środku karczmy. Tylko na zewnątrz. No raczej chłop nie ma jakiegoś wielkiego pierdolnięcia, mi się tak wydaje. Raczej ja mam większe. Nie wiem, czy będziemy się bić na pięści, czy będziemy się bić z broni. Widzę, że tutaj ktoś tupta. W sumie ludzie idą spać, niektórzy. Zaczynajmy. Niech wygra lepszy. Tylko nie bierz tej walki na poważnie. Okej. O kurna, gościu ma mistrza chyba. Ja myślałam, że wiecie. O kurna, ale mi zasadził. Okej, na szczęście udało mi się go pokonać. Obcinacz. Fajną ma broń, ale może nie będę go okradać. Dobra, wypijmy sobie taką 45. Lepiej nie próbuj tego po raz drugi. Och, cholera! Jesteś naprawdę niezły. Cóż, chyba rzeczywiście nie jestem stworzony do miecza. Okej. W sumie niepotrzebnie wypijam miksturkę, bo i tak chciałam się położyć raczej spać. Do rana. No ale dobra, trudno. Wiecie dlaczego? Żebyśmy łatwiej mogli znaleźć różne osoby, bo jednak w ciągu dnia jest z tym lepiej.
Tutaj jest Tiago. Dobrze, no wygląda na to, że w karczmie załatwiliśmy wszystko. Tego całego rębacza musimy jeszcze pokonać. Ale to może za chwilę. Tutaj jest jakiś Rodrigo. O, widzę, że też z nim mogę powalczyć. Masz ochotę na mały pojedynek? Co? Szef nie byłby zachwycony. Ale cholera, żebyś wiedział. Mam ochotę. A tobie co do łba strzeliło? Chcę zdobyć tu trochę szacunku. Całkiem sprytnie. Rzeczywiście, tutaj to chyba najprostsza droga. Dobrze, możesz się ze mną spróbować, ale nie będę machał maczetą po próżnicy. Ustalmy jakąś stawkę. Może złoty pierścień? Będą większe emocje. Daj znać, jak będziesz gotowy. Nie jestem gotowy. Jestem gotowy. Możemy walczyć. A przyniosłeś pierścień? Tak. Świetnie. Walczmy. Oj, Rodrigo, masz chyba problemy ze sobą. Widzę, że też masz mistrza w broni. O, udało mi się drugi raz obronić, ale widzę, że oni są naprawdę silni. Chociaż nie powiem, udało mi się. Pozwólcie, że też nie będę go okradała. To nie fair, skoro umówiliśmy się tylko na pierścień. No, już druga osoba tutaj wyklepana, ale rębacz coś czuję będzie trudniejszy od Rodrigo i od Larego. Natomiast sporo expa nam za niego wleciało. Jeszcze raz, a się doigrasz. O, nieźle. Jestem trochę w szoku. Zjawia się taki młokos. Cholera. Trzymaj. Wygrałeś mój pierścień. Okej. Okay. Kilka gęb do obicia, tak, czyli to jest takie zadanko, gdzie możemy sobie faktycznie z ludźmi się lać. Widzisz? To nie było takie... Dobra, Rodrigo, wybacz, ale ja po prostu chciałam sobie zobaczyć, czy coś tutaj się nie kryje. Widzę, że w ciągu dnia tutaj siedzi nasz nowicjusz. Mają całkiem inne pozycje w ciągu dnia. Dobra, tutaj ktoś stoi. Dan, my chyba nie rozmawialiśmy jeszcze. Czym się tu zajmujesz? Samymi potrzebnymi rzeczami. Na przykład dbaniem o to, żeby takie młodziki jak ty za bardzo nikogo nie irytowały. O, a w jaki sposób to osiągasz? Zaprezentować ci? Okej, okay, czyli nie chcę mnie bić. Skoro jesteś taki twardy, to może mógłbyś mnie wyszkolić. A skąd pomysł, że chce mi się szkolić takiego wypierdka jak ty? Daj spokój, a co innego masz do roboty? Chociażby lanie takich wypierdków jak ty na kwaśne jabłko. To całkiem relaksujące zajęcie. A jakbyś przy tym zarobił parę monet? To co innego! Za parę monet każdemu mógłbym powiedzieć co nieco o ciężkiej broni, strzelaniu z kuszy czy nabieraniu krzepy. Okej, okay. Czyli możemy się uczyć u niego? Jak leci? Młody, nie zawracaj gitary. Nie... Dobra. To co, może tym razem faktycznie wypiję jakąś miksturę, taką może nawet, właśnie takie ze dwie większe może. Mamy ich trochę, nie powinnam, wiecie. W sensie powinniśmy też wypić trochę więcej teraz, znaczy wypić, jeść teraz więcej jedzenia, bo jednak sobie też go narobiłam ostatnio, ale... Witaj chłopcze, no podejdź, nie bój się starego wilka morskiego. O co chodzi? Młody jesteś! Siły pewnie trochę masz! A i z buźki całkiem dobrze ci patrzy, to pomyślałem, że możesz mi się przydać. Słuchaj, stary jestem, to nie wypływam już zbyt często. Większość czasu siedzę tutaj przy brzegu, wpatruję się w morze i wspominam dawne dzieje. Pewnego dnia, gdy już miałem iść ogrzać się przy ognisku, dostrzegłem coś pobłyskującego w wodzie. Kilka metrów od brzegu na powierzchnię unosiła się zakorkowana butelka z kawałkiem papieru w środku. Rozejrzałem się, czy nikt oprócz mnie jej nie widzi, no i poszedłem w jej stronę. Woda była tego dnia cholernie zimna, mówię ci. Dobrze, że nie złapałem wtedy jakiegoś paskudnego kaszlu. Wracając do historii, okazało się, że ten papier to mapa. Mhm.
Niech zgadnę. Mapa skarbu? Skąd wiedziałeś? Mhm. Śledzisz mnie? Kto ci zlecił odebranie mi mapy? Po prostu zgadłem. Spokojnie, po prostu zgadłem. Masz szczęście, że moja potrzeba zdobycia wspólnika jest większa niż podejrzliwość. Pamiętaj, mam cię na oku. Nie traćmy jednak czasu i wróćmy do sedna. Myślałem, że takie rzeczy dzieją się tylko w legendach i pijackich opowieściach. Jak całe życie spędziłem na morzu, tak nigdy żem nie widział, żeby kto mapę chował w butelce i do wody wyrzucał. W całej tej historii jest tylko jeden problem. Stary już jestem i plecy kopać mi nie pozwalają. Potrzebuję kogoś, kto za udział w łupach będzie chciał trochę kilofem pomachać. Umowa stoi. Od czego zaczynamy? Na mapie jest zaznaczonych kilka miejsc. Będziemy się spotykać w kolejnych lokacjach. Ty będziesz kopał, ja nadzorował, a po wszystkim podzielimy się łupami. Pierwsze miejsce znajduje się całkiem blisko przystani. Gdy wyjdziesz z bagna w stronę winnicy, po swojej lewej stronie powinieneś dostrzec małe jezioro. Tam się spotkamy, a ja wskażę ci, gdzie dokładnie masz kopać. Tylko nie zapomnij wziąć ze sobą kilofa. Do zobaczenia! Okej, okay, Mortis, fajnie. Właśnie jeszcze chciałam cię okraść. Dobra. No to świetnie. Wydaje mi się, że zaraz będziemy też kończyć ten odcinek, ale jeszcze chciałabym tutaj wejść i zobaczyć, czy jeszcze jest ktoś, z kim mogę porozmawiać. Jest na przykład jeszcze Iwan. Iwan wygląda, jakbym mogła mu skopać tyłek. Tak w sumie. O, kogo my tu mamy? Nowi goście nie zjawiają się tutaj codziennie, więc każdy z nich raduje człowieka 100 razy bardziej. Jestem Iwan. Handluję różnymi rupieciami, ale głównie bronią. I to naprawdę dobrej jakości. Potrzeba ci czegoś? A może chcesz pogadać? O, widzę, że dużo mamy tutaj. Co tam palisz? Bagienne ziele. Chcesz bucha? Czemu nie? Trzymaj! Spoko. Dostałam 25 expa. Co to jest? Bagienne ziele, ale akurat do tej porcji dodałem ususzone ziele lecznicze. Dobre, co? Bardzo ciekawe. Czuję się o wiele lepiej. Co ty masz na sprzedaż? O kurna, przebijacz. Obuchowe podzręczność, wszystkie. Ostrze sprawiedliwości, no to jest broń, którą byłabym na pewno zainteresowana. Przyszłości. Naprawdę? Tak rzadko ktoś tu trafia? Człowieku, przecież sam przechodziłeś przez te całe bagna. Nikt w mieście o was nie wie? No, nie do końca. Kilka osób wie, ale w większości są tu ludzie współpracujący z nami, albo tacy, którzy się nas boją. Kolego, pomyśl. Kto będzie wysyłał ludzi na pewną śmierć na bagnach, gdy wyspie grozi atak orków? Na pewno słyszałeś, że zajęli już kilka okolicznych wysp. Możesz mi opowiedzieć coś o tym miejscu? Ha! Nie widzisz? To gniazdo wszelkiej szalej pasy, więc jeśli masz jakieś powiązanie... Jakby co to jeszcze nagrywam? Bo możesz skończyć z mieczem... Spoczko! Mało kto o nas wie i niech tak pozostanie. Mamy tu święty spokój. Od podatków, od straży, od tłumów miasta. Piękne życie. Nie boisz się, że pewnego dnia straż was dopadnie? Nie, bo nawet jeśli to nastąpi, to wolę kilka lat życia chcę, kiedy nikt nie mówi mi, co mam robić, niż kisić się w mieście i słuchać dzielnych panów strażników. Jak tu trafiłeś? Wiesz, siedząc w handlu poznaje się różnych ludzi. Jedni przedstawiają lepsze oferty, inni gorsze, ale po tych wszystkich latach szukałem głównie spokoju.
Zdobyte przez lata pracy znajomości pozwoliły mi się tu osiedlić i jednocześnie nie zaprzestać działalności. Ale nie pytaj, skąd biorę towary, bo i tak ci nie powiem. Nie chcę konkurencji, ale chętnie coś ci sprzedam. Okej, no to wydaje mi się, że z Iwanem to byłoby na tyle. Moi drodzy, to też już będzie na tyle na ten odcinek. O kurde, to jest chyba ta wielka arena. Widzę, że ktoś chce ze mną zagadać, ale to już zostawimy na kolejny odcinek. Ten już jest wystarczająco długi. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zachęcam oczywiście do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten materiał. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych. Cześć!